kompletny skandal w Polsce z Niemcami. Czy ten naród może robić u nas, co im się żywnie podoba? Ale to nie wszystko, bo Niemcy całkowicie wykorzystały naiwność Donalda Tuska i budują sobie u siebie CPK. Sędziowie są wściekli na kontrasygnatę Donalda Tuska odnośnie powołania neosędziego i mają plan. Niezbyt praworządny, ale mają. A na koniec skomentujemy sobie wypowiedź Andrzeja Dudy w amerykańskiej telewizji. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jesteście na bieżąco, o ile oglądacie wszystkie odcinki. O 6.30 i 18.00 wchodzą nowe, bądźcie tutaj z nami koniecznie, tymczasem lecimy z pierwszym tematem. Święto Wyspy Karsibur od Kasseburga do Karsiboru. Atrakcji co niemiara. Na Wyspie Karsibur odbywa się obecnie wydarzenie muzyczne o nazwie Festiwal Achterland. Pomimo lokalizacji na terytorium Polski, bilety na imprezę były dostępne wyłącznie poprzez niemiecką witrynę internetową. Na obrzeżach Karsiborza powstało tymczasowe miasteczko namiotowe, skąd od piątku dochodzą dźwięki intensywnej muzyki elektronicznej. Mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie z powodu organizacji tego typu wydarzenia na obszarze chronionym Natura 2000. Zwracają uwagę na fakt, iż w pobliżu znajduje się Park Narodowy, a ciągła emisja dźwięków może negatywnie wpływać na lokalne środowisko naturalne. Władze Świnoujścia, w tym prezydent miasta Joanna Agatowska, czują się wprowadzone w błąd przez organizatorów. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent wyraziła zrozumienie dla frustracji mieszkańców i zapewniła, że podobne sytuacje nie powtórzą się w przyszłości. Według informacji przekazanych przez przedstawicieli lokalnych władz, organizatorzy wydarzenia zastosowali pewne niekonwencjonalne metody, aby uniknąć formalnych procedur zgłoszeniowych. Prezydent Agatowska podkreśliła, że organizatorzy zostali zidentyfikowani, a o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowana ambasada Niemiec. Władze miasta wyrażają nadzieję na znalezienie rozwiązania, które pozwoli na zakończenie imprezy i przywrócenie spokoju na wyspie Karsibur. Funkcjonariusze policji potwierdzili, że od rozpoczęcia wydarzenia odnotowali ponad 20 zgłoszeń związanych z zakłócaniem ciszy. Podjęto już pewne kroki prawne, w tym skierowanie dwóch wniosków do sądu. Przedstawiciele organów ścigania zapewniają, że sprawa będzie dokładnie analizowana, a wszystkie aspekty organizacji wydarzenia zostaną szczegółowo zbadane w celu ustalenia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Tam też będzie start i meta biegu. Sama wycieczka kajakowa będzie rozpoczynała się tutaj. Niemcy znowu pokazują, jak bardzo lekceważą polskie prawo, czy w ogóle suwerenność. Zorganizowali sobie festiwal techno na wyspie Karsibur w samym sercu obszaru chronionego Natura 2000, bez żadnego pozwolenia czy konsultacji z władzami Świnoujścia. I co? I gówno! 3 dni hałasu, tłumy Niemców bawiących się w najlepsze, a polska policja bezradna. 10 interwencji, 2 wnioski do sądu o zakłócanie ciszy nocnej, tyle udało się zdziałać. I czy w dzisiejszej Polsce rządzonej przez Donalda Tuska każdy może robić co chce, byle tylko miał niemieckie korzenie? No dobra, ale co na to organizatorzy tej imprezy techno? No cóż, przeprosili i obiecali, że więcej tego nie zrobią. Jakże to wspaniałomyślnie z ich strony, ale czy ktokolwiek im wierzy? Czy myślicie, że jakbyśmy my sobie zrobili taki event i wpadlibyśmy na pomysł, że dobra, wbijamy jako BNB i widzowie BNB do obszaru Natura 2000 w Warszawie, również tutaj w okolicach mamy takie obszary i zorganizowali tam 3-dniową balangę. Myślicie, że nie wpadliby tam i nie zamknęli całego tego wydarzenia? Na pewno by się to stało jeszcze zanim w ogóle byśmy rozstawili sprzęt i tylko tam szli, ponieważ byłoby to publicznie wcześniej ogłoszone, że mamy taki zamiar. A tutaj proszę bardzo, nikt się nawet nie odważył tam przyjść. Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska przyznała, że miasto zostało oszukane, bo wydarzenie zgłoszono jako spotkanie rodzinne. A to pokazuje, jak łatwo można ominąć polskie przepisy i zorganizować nielegalną imprezę masową na chronionym terenie. Tylko skoro dostawali informacje od innych ludzi, to tak liczne, no to już wtedy chyba wiedzieli, że zostali oszukani i mogli działać natychmiastowo. I nie mówię, że powinni, być może nie, być może należałoby trochę poluzować przepisy i dać ludziom większą możliwość, nawet w Natura 2000. Okej, możemy debatować na takie sprawy. Problem jest tylko w tym, że Niemcy mogą, a my nie.
Czy tak wygląda skuteczne zarządzanie państwem przez koalicję rządzącą? Co ciekawe, podobne sytuacje mają miejsce również w innych rejonach Polski. Przykładem jest kontrowersyjny Garbage Festival, organizowany głównie dla Niemców, który degraduje chronione tereny w województwie lubuskim. Dlaczego polskie władze pozwalają cały czas na takie praktyki? Czy to efekt polityki otwartych granic, promowanej przez Donalda Tuska? Czy to jest ta nowa jakość w stosunkach polsko-niemieckich, którą obiecywał właśnie Donald Tusk? Jeśli tak, to gratuluję. Właśnie oddaliśmy naszą suwerenność za miskę ryżu i kilka frazesów o europejskiej solidarności. A może to jest właśnie ta słynna otwartość na Europę, o której tak często słyszymy. Otwartość na łamanie prawa, lekceważenie lokalnych społeczności i traktowanie Polski jak kolonii. Jeśli tak ma wyglądać nasza przyszłość w Unii Europejskiej, to chyba czas się poważnie zastanowić, czy aby na pewno tam jest nasze miejsce. A zresztą najpierw posłuchajcie kolejnego tematu, bo jest jeszcze bardziej bulwersujący. Mikołaj Wild, były prezes CPK. Dobry wieczór. Adam Czarnecki, Stowarzyszenie TAK dla CPK. Lufthansa Cargo planuje odnowienie centrum logistycznego na lotnisku we Frankfurcie. Projekt o wartości 600 milionów euro ma zostać ukończony około roku 2030. Przedsięwzięcie to obejmuje budowę w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania o wysokości 42 metrów, który ma podwoić pojemność obecnego centrum towarowego. Decyzja ta wywołała falę komentarzy w polskich mediach społecznościowych, szczególnie w kontekście wcześniejszych planów dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce. Wielu polityków i komentatorów wyraziło obawy, że rozwój frankfurckiego lotniska może mieć wpływ na polski rynek lotniczy, sugerując, że może to prowadzić do przejęcia znacznej części ruchu cargo do Polski. Przedstawiciele byłego rządu, w tym Beata Szydło i politycy Prawa i Sprawiedliwości, wyrazili krytyczne opinie wobec obecnego podejścia władz do projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sugerowali oni, że decyzja Lufthansy może być związana z potencjalnym spowolnieniem prac nad polskim projektem. Jednocześnie obecny rząd Polski potwierdził w czerwcu, że Centralny Port Komunikacyjny powstanie, choć w zmodyfikowanej formie w porównaniu do pierwotnych planów. Niemniej jednak, przed objęciem władzy, niektórzy przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej wyrażali wątpliwości co do skali i potrzeby realizacji tak dużego projektu lotniczego w Polsce. Budowywać sektor cargo w Europie Środkowej i sektor cargo zorientowany na Europę Środkową jest oczywista dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się tym tematem. Lufthansa ogłosiła właśnie plany gigantycznej rozbudowy hubu cargo we Frankfurcie za 600 milionów euro. Tymczasem w Polsce wciąż trwa przepychanka wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego CPK, który to ma powstać. Ale tak naprawdę nie wiadomo, czy powstanie, bo władza mówi, że okej, ale w zmienionej formie, znacznie gorszej. Pokazywałem tutaj nawet wypowiedzi Tuska bezpośrednio po jego klepnięciu tego projektu rzekomego, jak mówił, że okej, nigdy nie będziemy lepsi niż Lufthansa, nigdy nie będziemy lepsi od Niemców, to może nie będzie najlepszy port w Europie, ale jakiś tam będzie. No kurde, dlaczego tak mówić? Dlaczego tak się kajać przed Niemcami nawet w oficjalnych wystąpieniach? Kiedy Donald Tusk obejmował urząd premiera w grudniu, zapowiadał gruntowny audyt projektu CPK. Minęło 9 miesięcy, a my wciąż nie wiemy, czy na pewno ta inwestycja powstanie. Cały czas jest bałagan. Za to nasi zachodni sąsiedzi nie próżnują i do 2030 roku od tak Frankfurt ma stać się najnowocześniejszym hubem lotniczym w Europie. Czy to przypadek, że Niemcy ogłaszają swoje plany akurat teraz, gdy Polska waha się w sprawie CPK? Zaraz będzie przecież informacja taka, że no skoro Niemcy budują to tam, nie wiem, 1500 kilometrów od CPK, to CPK nie ma sensu, bo przecież oni nas wygryzą, nie? Nie myślicie, że tak będzie? Sławomir Mentzen z Konfederacji ironizuje w ten sposób, że CPK jednak powstanie i to do 2030 niestety we Frankfurcie. Trudno nie odnieść wrażenia, że Niemcy wykorzystują nasze niezdecydowanie, by przejąć inicjatywę w regionie. Miejmy nadzieję, że tak jest, chociaż nie wiem w sumie co gorsze. Czy to, że Tusk jest z nimi dogadany, czy to, że jest aż tak naiwny, a piastuje stanowisko premiera. Co ciekawe, pełnomocnik rządu do spraw CPK, Maciej Lasek, który cały czas był przeciwko CPK, stał się pełnomocnikiem do tego projektu, bagatelizuje sprawę, twierdząc, że nie ma czego porównywać, ale czy aby na pewno? Owszem, skala inwestycji jest zupełnie inna. 600 milionów euro kontra 10 miliardów euro na polski CPK, jednak to nie kwota jest tu kluczowa, a strategiczne znaczenie tych projektów dla regionu. Bo warto przypomnieć, że jeszcze niedawno Donald Tusk krytykował projekt CPK jako megalomański.
Teraz, gdy Niemcy ogłaszają podobną inwestycję, nagle okazuje się, że to normalna praktyka, że duże lotniska na świecie się rozbudowują. Okej, jest to trochę zmiana retoryki, ale okej. Czyżby premier dostrzegł wreszcie strategiczne znaczenie takiej inwestycji w Polsce? No może po prostu nie chce krytykować niemieckich partnerów. Najbardziej niepokojące jest to, że podczas gdy my wciąż deliberujemy, Niemcy już działają. Budowa we Frankfurcie ruszyła, a u nas wciąż trwają dyskusje, audyty i analizy. Czas ucieka, a wraz z nimi szansa na zbudowanie silnej pozycji w regionie i to daje cały czas możliwość Laskowi czy Tuskowi powiedzenia, że okej, my nie zdążymy tak szybko, oni przejmą wszystkich klientów, może warto by się zastanowić, czy w ogóle potrzebujemy tego CPK. Nie można też pominąć faktu, że Lufthansa Cargo uruchamia nowe połączenia z Polski do Frankfurtu. Czyżby już się szykowali do przejęcia części naszego rynku? A może liczą na to, że wobec braku CPK to właśnie Frankfurt stanie się głównym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej? Cała ta sytuacja to doskonały przykład tego, jak brak zdecydowania i jasnej wizji może kosztować kraj utratę strategicznych szans. Podczas gdy my tutaj wciąż debatujemy, czy CPK jest nam potrzebny, nasi sąsiedzi po prostu budują swoją przyszłość. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że premier Tusk, który tak chętnie podkreśla swoje dobre relacje z Niemcami, wydaje się być zupełnie zaskoczony tymi planami. Czyżby te wspaniałe relacje działały tylko w jedną stronę? Polska znów zostaje w tyle. A może o to właśnie chodziło? A może CPK miał nie powstać, bo po co nam własny hub, skoro będzie w Niemczech? Oby tylko nie okazało się, że za kilka lat będziemy żałować tej opieszałości, bo jak to się mówi, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nawet jeśli to co się ma, nie znajduje się u nas. Lećmy dalej. Witam Państwa serdecznie. W ostatnim czasie doszło do istotnego incydentu w sferze sądownictwa najwyższego szczebla. Dwóch szanowanych członków tego gremium postanowiło skierować swoje zastrzeżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przedmiotem ich obaw stała się decyzja podjęta przez obecnego premiera oraz postanowienie wydane przez głowę państwa. Sprawa dotyczy osoby o nazwisku Krzysztof Wesołowski, którego status w Sądzie Najwyższym budzi kontrowersje. Sędziowie, którzy zdecydowali się na ten krok, mają nadzieję na wstrzymanie całej procedury. Kluczowym elementem tej sytuacji jest fakt, że głowa państwa wyznaczyła wspomnianego Krzysztofa Wesołowskiego do pełnienia istotnej funkcji w ramach Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej. Zadaniem tego zgromadzenia ma być wyłonienie kandydatów na stanowisko prezesa izby. Co ciekawe, aby ta decyzja mogła wejść w życie, wymagana była akceptacja ze strony szefa rządu. Premier Donald Tusk początkowo złożył swój podpis pod dokumentem, jednak później wyjaśnił, że doszło do nieporozumienia w tej kwestii. Dwaj sędziowie Izby Cywilnej, Dariusz Zawistowski oraz Karol Wajc, podjęli kroki prawne, zwracając się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w stolicy. Ich celem jest zakwestionowanie zarówno postanowienia głowy państwa, jak i akceptacji premiera. Pragną oni, aby sąd rozpatrzył ich wniosek jeszcze przed planowanym na wtorek zgromadzeniem sędziów ich izby. W swoich skargach podnoszą argumenty dotyczące zgodności tych decyzji z najważniejszym aktem prawnym oraz ustawą regulującą funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Warto przypomnieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny ma już doświadczenie w podejmowaniu decyzji niezgodnych z wolą głowy państwa. W lutym poprzedniego roku sąd ten podjął działania mające na celu wstrzymanie wykonania decyzji dotyczącej sędziego Pawła Grzegorczyka. Chodziło wówczas o skierowanie go do orzekania w jednej z izb Sądu Najwyższego, której status prawny był przedmiotem dyskusji. Znaczy, no mówiąc krótko, jesteśmy dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Donald Tusk, niegdyś zaciekły krytyk pisowskich reform sądownictwa, teraz sam wpada w ułapkę, którą tak ochoczo zastawiał na swoich przeciwników. Kontrasygnata premiera pod decyzją prezydenta o wyznaczeniu neosędziego na przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego to nie tylko błąd urzędniczy, jak twierdzi Tusk, ale symbol hipokryzji i niekompetencji nowej władzy. Premier, który miał być gwarantem praworządności, własnoręcznie legitymizuje system, który jeszcze niedawno nazywał patologią. Sytuacja nie tylko obnażyła brak spójności w działaniach rządu, ale także głębokie podziały w środowisku prawniczym. Podczas gdy jedni eksperci, jak profesor Grzegorz Krawiec, twierdzą, że nie ma możliwości wycofania kontrasygnaty, inni, jak sędziowie, tacy jak Dariusz Zawistowski czy Karol Wic, próbują podważyć decyzję premiera poprzez skargę do WSA.
Ta prawna szarada pokazuje, jak skomplikowana i niejednoznaczna jest sytuacja polskiego sądownictwa po latach chaotycznych reform. Ironią losu jest fakt, że Tusk, który obiecywał przywrócenie praworządności, dostaliśmy nawet za to już pieniądze z Unii, bez nadzwyczajnych metod, teraz sam staje przed dylematem. Czy kontynuować linię poprzedników, akceptując status quo neosędziów, czy też ryzykować dalszą destabilizację systemu prawnego poprzez radykalne działania niezbyt konstytucyjne. Jego decyzja o odmowie kolejnej kontrasygnaty dla prezydenta Dudy może być postrzegana jako próba zatarcia wcześniejszego błędu, ale jednocześnie pogłębia konflikt instytucjonalny i stawia pod znakiem zapytania skuteczność planowanych reform sądownictwa. Po prostu taki burdel, jakiego chyba jeszcze nie było. Dzień dobry, witam szanownych państwa. Andrzej Duda, głowa państwa polskiego, udzielił wypowiedzi dla amerykańskiego programu telewizyjnego Full Measure, emitowanego w sieci lokalnych stacji. W swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii osób przybywających do Europy z nadzieją na bezpłatne korzystanie z dobrodziejstw socjalnych. Prezydent wyraźnie zaznaczył, że Polska nie akceptuje takiego podejścia. W trakcie rozmowy poruszono temat sytuacji na wschodniej granicy Polski. Andrzej Duda podkreślił, że Federacja Rosyjska dąży do wywołania braku stabilności i zamieszania. Zaznaczył, że osoby przybywające do Polski powinny być gotowe do podjęcia pracy i samodzielnego utrzymania się. Prezydent stwierdził, że w wielu przypadkach osoby przybywające do Europy oczekują nieodpłatnego korzystania z różnych świadczeń, co spotyka się z negatywną reakcją w zachodniej części kontynentu. W programie nawiązano również do incydentu na wschodniej granicy Polski, w wyniku którego jeden z polskich funkcjonariuszy stracił możliwość dalszej egzystencji. Prezydent Duda porównał sytuację na wschodniej granicy Polski do sytuacji na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, podkreślając, że problem ten nie dotyczy wyłącznie USA. Full Measure to program prowadzony przez Cheryl Atkinson, emitowany w lokalnych amerykańskich stacjach telewizyjnych należących do Sinclair Broadcasting Group. Grupa ta jest znana ze swoich powiązań z otoczeniem Donalda Trumpa oraz konserwatywnej linii redakcyjnej. Jest to druga co do wielkości grupa medialna w Stanach Zjednoczonych pod względem liczby posiadanych stacji telewizyjnych. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi w szerokim tego słowa znaczeniu. Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa. Prezydent Duda wreszcie powiedział głośno to, o czym wielu Polaków myśli po cichu. Imigranci przybywający do Europy często liczą na darmową przejażdżkę. Chociaż niektórzy mogą uznać te słowa za kontrowersyjne, trudno nie zgodzić się z twardymi faktami. W 2024 roku liczba prób nielegalnego przekroczenia granic Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie, z rekordowym wzrostem na trasie zachodnioafrykańskiej. Tymczasem Donald Tusk, który jeszcze niedawno apelował o humanitarne traktowanie migrantów na granicy, teraz nagle zmienia front. Premier stwierdził, że przetrwanie zachodniej cywilizacji zależy od powstrzymania niekontrolowanej migracji. Czyżby Tusk, który jeszcze niedawno był taki humanitarny, znowu dostosowywał swoje poglądy do unijnych wytycznych? Nie można ignorować rosnącego zagrożenia związanego z napływem imigrantów. W tym roku doszło już do tragicznych incydentów, w tym naprawdę do takich, gdzie ucierpieli nawet i polscy wojskowi. We wrześniu również mieliśmy już takie sytuacje, a to pokazuje, że problem jest realny i wymaga zdecydowanych działań. Węgry i inne kraje Europy Środkowej również mają dość tej sytuacji. Orban, mimo presji ze strony Unii Europejskiej, konsekwentnie broni interesów swojego narodu w kwestii migracji. Chyba tego byśmy oczekiwali od naszego premiera. Warto zauważyć, że podczas gdy Polska zmaga się z napływem imigrantów, jednocześnie przyjęła prawie 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Zamiast krytykować prezydenta Dudę za szczere słowa, powinniśmy skupić się na wypracowaniu skutecznej polityki migracyjnej, która zagwarantuje bezpieczeństwo dla obywateli i dla stabilności państwa. W końcu, jak pokazują badania CBOS, kwestia migracji wciąż budzi duże emocje wśród Polaków. Czas najwyższy, by politycy przestali lawirować i zajęli jednoznaczne stanowisko chociaż w tej jednej sprawie.